Witam serdecznie na kanale Historia 2.0. Chciałbym dzisiaj Wam przedstawić krótką, animowaną wersję kilku wybranych akapitów z książki Piotra Zychowicza Pakt Ribbentrop-Beck. Wybrałem naprawdę kilkanaście akapitów, w których nie wprowadzałem żadnych zmian. No, może z wyjątkiem jakiejś jednej czy dwóch naprawdę drobniutkich zmian, nie ingerowałem zupełnie w treść książki. W dwóch fragmentach, które opatrzyłem osobnym opisem, wprowadzam kilka swoich spostrzeżeń. Pierwsze dotyczy stanu i uzbrojenia Wojska Polskiego w latach 36. No, 42, a drugi dotyczy planowanego rozstawienia Wojska Polskiego z 35 roku, nazywanego Planem Operacyjnym Wschód. Oczywiście Plan Operacyjny Wschód nie jest nam dobrze znany, więc rozstawienie, które zaproponowałem, jest bardzo, bardzo hipotetyczne. Tutaj, jeśli mam jeszcze możliwość, chciałbym Was zachęcić do zakupienia książki Piotra Zychowicza, Pakt Ribbentrop-Beck. Naprawdę wspaniała pozycja ku chwale rozumnego postrzegania historii i patrzenia za jej pomocą w przyszłość, a także do nowej książki Piotra Zychowicza, Germanofil. Naprawdę warto zapoznać się z tymi pozycjami. No cóż, słuchajcie, nie przedłużam więcej. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. W dniach 6-7 stycznia 1939 roku w alpejskiej willi Berghof minister spraw zagranicznych Józef Beck spotkał się z Adolfem Hitlerem oraz ministrem spraw zagranicznych III Rzeszy Joachimem von Ribbentropem. Polski minister zgodził się na przyłączenie wolnego miasta Gdańska do Niemiec, wybudowanie eksterytorialnej autostrady długości około 40 km łączącej Prusy z resztą Niemiec. Autostrada ta została zbudowana na wysokich słupach w formie wiaduktu. W zamian za to III Rzesza zagwarantowała Polsce jej zachodnią granicę i przedłużyła pakt o nieagresji z 1934 roku o kolejne 25 lat. Zaraz po powrocie państwo polskie zostało potajemnie przestawione na wojenne tory. Produkowano kolejne samochody i czołgi. Kontynuowano pracę nad przyjętym przez KSUS planem modernizacji Wojska Polskiego. Po analizie projektu KSUS latem 1936 roku wyliczono, że nakłady na WP osiągną sumę 4,7 miliarda złotych. Z tego około 450 milionów przeznaczono na stawianie nowych fabryk i rozbudowę starych. Wobec faktu, iż plan modernizacyjny zakładał unowocześnienie Wojska Polskiego poprzez jego technicyzację, postanowiono wybudować do 1943 roku cztery zakłady i huty aluminium, dwie fabryki dział Pepans, dwie artylerii polowej, sześć amunicyjnej i artylerii oraz dwa PZL. W 1937 roku opracowano technologię nawęglania płyt pancernych, czym poprawiano możliwości bojowe czołgów 7TP. W roku budżetowym 1938-39 wyprodukowano 38 wozów, a w roku budżetowym 1939-40 kolejne 50 czołgów. Lecz po podpisaniu porozumienia polsko-niemieckiego wykorzystano pełną moc przerobową fabryk, zwiększając produkcję do 100 wozów 7TP i 100 C7P rocznie. W roku 1937 zakładano wyprodukowanie od 1528 do 1578 czołgów i samochodów pancernych. Wynik ten planowano osiągnąć w 1942 roku. Pełną produkcję rozpoczęła druga fabryka Boforsów Cegielskiego. W 1939 roku Wojsko Polskie posiadało około 900 dział Pepans, jednak szybko zwiększano tę liczbę, starając się osiągnąć wynik 2000 dział. 9 kwietnia 1940 roku wysłużony pancernik szkolny Schleswig-Holstein
Zbliżył się do brzegu i pod osłoną nocy otworzył ogień z czterech dział kalibru 280 mm. Tak oto rozpoczęła się II wojna światowa. Niemcy zaatakowali Danię i Norwegię. Zaskoczenie było całkowite. Krótka kampania, pierwszy blitzkrieg w historii Europy, zakończył się szybkim zwycięstwem sił zbrojnych III Rzeszy. Miesiąc później, idąc za ciosem, Wehrmacht zaatakował Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg. Niemieckie wojska pancerne brawurowym manewrem ominęły francuskie umocnienia i przez Belgię wdarły się na francuskie terytorium. Siły zbrojne tego kraju zostały rozbite w pył i zmuszone do ucieczki. 14 czerwca padł Paryż, 22 czerwca skapitulowała cała Francja, a brytyjski korpus ekspedycyjny pośpiesznie ewakuował się przez Dunkierkę. Europa Zachodnia znalazła się pod niemiecką okupacją. Jej mieszkańcy na własnej skórze odczuli, czym są Gestapo i SS. Rozpoczęły się łapanki, egzekucje i brutalne prześladowania Żydów. W tym okresie, zgodnie z opracowanym od 1935 roku planem operacyjnym Wschód, Wojsko Polskie było rozstawione wzdłuż granicy ze Związkiem Radzieckim. Na północy rozlokowana była Armia Wilno pod dowództwem generała Dąb-Biernackiego w składzie 1. Dywizja Piechoty, 19. Dywizja Piechoty, 9. Dywizja Piechoty, Wileńska Brygada Kawalerii, Suwalska Brygada Kawalerii i Podolska Brygada Kawalerii. Dalej, w kierunku południowym, Armia Rezerwowa Lida pod dowództwem generała Norwida Neugebauera w składzie 4. Dywizja Piechoty, 15. Dywizja Piechoty, 16. Dywizja Piechoty, Pomorska Brygada Kawalerii. Armia Beronowicze generała Piskora, składająca się z 9. Dywizji Piechoty, 18. Dywizji Piechoty, 20. Dywizji Piechoty i 28. Dywizji Piechoty oraz Nowogródzkiej Brygady Kawalerii i Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Armia Polesie generała Przedrzmirskiego, w skład której wchodziły 8. Dywizja Piechoty, 30. Dywizja Piechoty oraz Mazurska Brygada Kawalerii. Armia Wołyń generała Burchard-Bukackiego, 2. Dywizja Piechoty, 3. Dywizja Piechoty, 13. Dywizja Piechoty, 27. Dywizja Piechoty i Wołyńska Brygada Kawalerii. I Armia Podole generała Fabrycego, składająca się z 5. Dywizji Piechoty, 11. Dywizji Piechoty, 12. Dywizji Piechoty, 22. Dywizji Piechoty i 24. Dywizji Piechoty, a z kawalerii Kresowa Brygada Kawalerii i Podolska Brygada Kawalerii. Istniała także Armia Rezerwowa Lwów generała Szylinga, w składzie 6. Dywizja Piechoty, 21. Dywizja Piechoty, 23. Dywizja Piechoty i Krakowska Brygada Kawalerii. Armia Odwodowa generała Sosnkowskiego składała się z 7 Dywizji Piechoty, 7, 10, 14, 17, 25, 26 i 10. Część dywizji rezerwowych pozostawało w odwodzie naczelnego wodza skoncentrowany w okolicach Brześcia. Na ulicach Warszawy, Wilna, Krakowa, Lwowa, Poznania, Stanisławowa i szeregu innych miast Rzeczypospolitej dochodziło do demonstracji, które zmieniały się w uliczne bójki i zamieszki, tłumione surowo przez policję konną. Używano gumowych pałek, tłumy były płazowane. Oburzenie dużej części Polaków skierowane było przeciwko ministrowi spraw zagranicznych Józefowi Beckowi. Ów niespecjalnie lubiany polityk nagle stał się wrogiem publicznym numer jeden. Zarzucano mu zhańbienie honoru narodu polskiego i prowadzenie tchórzliwej polityki ustępstw. Nazywano sługusem Hitlera i niemieckim agentem. Rok wcześniej Józef Beck ujął się bowiem pod presją Niemiec, poszedł na koncesję wobec zachodniego sąsiada i zgodził się na przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego. Właśnie ta decyzja rozwiązywała ręce Hitlerowi i otworzyła mu drogę do ataku na Zachód. Tak reagowała opinia publiczna. Nie wiedziano jednak, iż pakt Ribbentrop-Beck miał tajne protokoły dotyczące jednego z sąsiadów Polski. 22 czerwca 1941 roku. Dzień ten był punktem zwrotnym w historii II wojny światowej i całego świata. Tego dnia Niemcy i Polska wraz z kilkoma pomniejszymi sojusznikami przystąpiły do wojny ze Związkiem Sowieckim. Rozpoczęła się operacja Barbarossa, w polskiej nomenklaturze plan Hetman. W ten sposób po ponad roku wojna dotarła do spokojnej, do tej pory Europy Wschodniej. Notę o wypowiedzeniu wojny szefowi sowieckiej dyplomacji Wieczesławowi Mołotowowi
wręczyli akredytowani w Moskwie ambasadorzy Niemiec Friedrich Werner von der Schulenburg i Polski Wacław Grzybowski. Wobec bankructwa państwa sowieckiego Polska nie widzi innej możliwości niż przyjść z pomocą przedstawicielom narodów Rzeczypospolitej, Polakom, Ukraińcom i Białorusinom, którzy zamieszkują byłe sowieckie terytorium, napisano w nocie przekazanej przez polskiego dyplomatę. Oburzony Mołotow dokumentu nie przyjął, nie mógł jednak dodzwonić się do Józefa Stalina, który zaskoczony i przerażony atakiem zapadł się pod ziemię. Tymczasem na całej długości granicy polsko-sowieckiej Junkersy i Łosie bombardowały pozycje Armii Czerwonej. Niemal całe lotnictwo nieprzyjaciela zostało zniszczone na pasach startowych. Podobnie stało się z bronią pancerną zgrupowaną w dużych masach przy samej granicy. Polskie i niemieckie oddziały, które wkroczyły na terytorium Czerwonego Imperium, napotkały niezwykle słaby opór nieprzyjaciela. Armia Czerwona poddawała się całymi dywizjami, poczynając od kucharzy i konwodów, na generałach i sztabach kończąc. Uciemiężona przez komunistów ludność witała żołnierzy wkraczających armii jak wyzwolicieli. Polskie dywizje pancerne, które przez ostatnie 2 lata zdążyły się znacznie rozbudować, szerzyły przerażenie w szeregach nieprzyjaciela i wgryzły się głęboko w jego terytorium. Dowodzący nimi generał Stanisław Maczek rozpoczął wyścig do Moskwy ze swoim niemieckim odpowiednikiem, generałem Heitzem Guderianem. W warunkach wojny błyskawicznej na wielkich przestrzeniach wschodu znakomicie sprawdziła się również polska kawaleria. Tymczasem 26 czerwca 1941 roku rząd polski wydał, a marszałek Edward Śmigły-Rydz podpisał odezwę do narodu ukraińskiego. Zaczynała się ona od słów: bracia, przybywamy do was nie jako wrogowie, ale jako przyjaciele. Nie jako ciemiężyciele, ale jako wyzwoliciele. Idziemy śladami Józefa Piłsudskiego i Semena Petlury, dwóch wielkich przywódców, którzy najlepiej zrozumieli, że losy narodów naszych powiązane są ze sobą niczym konary oplatających się drzew. Dalej Śmigły-Rydz wzywał mieszkańców Ukrainy do walki ze wspólnym śmiertelnym wrogiem obu narodów i całej ludzkości bolszewizmem. Obiecywał zniesienie kołchozów, wprowadzenie wolności religijnej i delegalizację partii komunistycznej. W odezwie znalazła się również zapowiedź stworzenia wielkiej, samoistnej Ukrainy związanej wiecznym, braterskim sojuszem z Rzeczypospolitą Polską. 17 września 1941 roku. Odzew na tę odezwę był ogromny. Wszędzie na Ukrainie wojska polskie były wręcz entuzjastycznie witane przez miejscową ludność. Po zajęciu Kamieńca Podolskiego, Żytomierza, Winnicy, Berdyczowa i Koziatyna w początkach lipca rozpoczęła się wielka bitwa o Kijów. Pierwsze poważne starcie na południowym odcinku frontu, w jakim wojsko polskie i Wehrmacht starły się w tej kampanii z Armią Czerwoną. Była to bitwa zwycięska. W polsko-niemieckie okrążenie dostało się 1 000 000 żołnierzy sowieckich i olbrzymia ilość sprzętu. Rozbito niemal cały front południowo-zachodni Armii Czerwonej. Kijów padł 19 września. Wzięto nienotowaną wcześniej w historii wojen liczbę jeńców. Jak później obliczali historycy, w pierwszych miesiącach wojny Polakom i Niemcom poddało się w sumie ponad 4 miliony żołnierzy nieprzyjaciela. W ciężkich walkach o ukraińską stolicę szczególnie odznaczyła się polska piechota, której determinacja i bojowość wywołały podziw niemieckich towarzyszy broni. Na Polaków, którzy kilkukrotnie szli na bagnety i wręcz roznosili sowieckie jednostki, posypał się deszcz wirtuti militari i żelaznych krzyży. To największe zwycięstwo w dziejach wojen. Składamy hołd tysiącom polskich i niemieckich żołnierzy, dzięki którym ten wielki dzień stał się możliwy. Zwyciężymy, bo nasza sprawa jest słuszna. Sieg Heil, przemawiał przez radio zachwycony Adolf Hitler. Po zajęciu Kijowa Polacy rozpoczęli natarcie na północny wschód na linii Kijów, Czernichów, Briańsk, Kaługa. Światu, który z zapartym tchem obserwował ten największy w dziejach Blitzkrieg,
Wydawało się, że polsko-niemiecki sojusz znajduje się w zenicie powodzenia, że cementują go wspólnie przelana krew i wspólne sukcesy. W rzeczywistości działania niemieckiego sojusznika zaczęły wywoływać w Warszawie poważny niepokój. Żydowscy cywile tymczasem masowo uciekali z terenów okupowanych przez Niemców na sowieckie tereny wyzwolone przez Polaków. Interwencje rządu polskiego w Berlinie na niewiele się zdały i Niemcy kontynuowali krwawy proceder mordowania ludzi. Doprowadziło to do wzrostu napięcia między sojusznikami. Na gmachu polsko-niemieckiego partnerstwa pojawiły się pierwsze pęknięcia. Polacy zaczęli zdawać sobie sprawę, że aby pokonać diabła, sprzymierzyli się z szatanem. W zupełnie inny sposób obie armie postępowały również z jeńcami wojennymi, których poddawało się coraz więcej. Polacy swoich traktowali humanitarnie. Szeregowców rozpuszczali do domów, a oficerów zamykali w przyzwoicie utrzymanych obozach jenieckich, spełniających warunki określone w konwencjach międzynarodowych. Ci, którzy wyrazili taką chęć, byli włączani do oddziałów pomocniczych walczących z bolszewizmem. Na początku Polacy planowali zorganizować tylko armię ukraińską, ale wkrótce u boku Wojska Polskiego zaczęły powstawać jednostki rosyjskie, białoruskie, a nawet turkmeńskie. 24 października 1941 roku. We wrześniu 1941 roku rozpoczęła się tymczasem decydująca bitwa o Moskwę. Sowieci rzucili przeciwko państwom osi wszystko, co mieli. Z dalekiego wschodu ściągnęli doborowe dywizje syberyjskie. Na pole bitwy wjeżdżały czołgi, które dopiero co zeszły z taśm produkcyjnych. Stalin zaczął uderzać w coraz bardziej histeryczne tony. Ważą się losy naszej socjalistycznej ojczyzny. Kraj rad w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wszystko na ratunek Moskwie. Wszystko przeciw polsko-niemieckim faszystom, wzywał przez radio. Ku zdumieniu świata, który nabrał już przekonania, że nic nie zdoła zatrzymać rozpędzonego Wehrmachtu i Wojska Polskiego, ofensywa państw osi zaczęła tracić tempo. Coraz więcej niemieckich i polskich jednostek grzęzło w ciężkich walkach z Armią Czerwoną. Sowieccy żołnierze zaczęli stawiać zacięty opór i na niektórych odcinkach, szczególnie na tych, na których atakowali sami Niemcy, bili się wręcz znakomicie. Tak oto doszło do największej bitwy w dziejach świata. Z jednej strony Niemcy, Polacy, Węgrzy, Rumuni i inni sojusznicy, z drugiej Sowiety. W sumie kilka milionów żołnierzy, gigantyczne liczby czołgów, dział i samolotów. Wystrzelono miliony pocisków, po obu stronach zginęły dziesiątki tysięcy ludzi. Wojskami państw osi dowodzili feldmarszałek Fedor von Bock oraz generał Tadeusz Kutrzeba. Po drugiej stronie stanął generał Georgi Żukow. Gdy już się wydawało, że bitwa nie zostanie rozstrzygnięta i Niemcy z Polakami będą musieli odstąpić spod bram Moskwy i wycofać się na leża zimowe, generał Maczek ruszył do brawurowego ataku na południową flankę Żukowa. Żelazny pancerny klin czołgów 7TP i 14TP wbił się między sowieckie armie. Z powietrza eskadry bombowców Łoś zmieniały zaś w perzynę umocnienia Armii Czerwonej. Jednocześnie generał Władysław Anders, były oficer Armii Carskiej, na czele olbrzymich mas kawalerii obszedł w fantastycznym nocnym rajdzie sowieckie pozycje i runął z impetem na tyły zaskoczonych bolszewików. Armia Czerwona nie wytrzymała, front został przełamany. Polskie oddziały wdarły się na bulwary sowieckiej stolicy. Był to 24 października. W rocznicę bolszewickiego puczu roku 1917 grupa kawalerzystów na pamiątkę podobnego wyczynu swoich kolegów dokonanego 20 lat wcześniej w Kijowie kupiła bilety i w mundurach z bronią w ręku przejechała się moskiewskim metrem. Widząc, że reżim sowiecki obraca się w gruzy, do wojny przystąpiła Japonia, atakując na Dalekim Wschodzie ostatnie jednostki Armii Czerwonej, które zachowały jako taką dyscyplinę. Stalin, ukryty w bunkrze w Kujbyszewie, dokąd ewakuował się z rządem, strzelił sobie w głowę w momencie, gdy polscy i niemieccy żołnierze podchodzili do jego kryjówki.
Pierwszym człowiekiem, który dopadł ciała dyktatora, był Polak Józef Zychowicz z 2. Pułku Saperów Kaniowskich.